Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem typowo patriotycznym, bo wiecie, że ja uwielbiam polskie marki, zarówno kosmetyczne, jak i ubraniowe, polskich projektantów. Ja zawsze wspieram to, co polskie, to, co nasze, bo uważam, że to jest naprawdę siła i uważam, że to są naprawdę dobre jakościowo produkty. I cieszę się, jak mogę mieć okazję testować jakieś nowe marki polskie, jakieś nowe kosmetyki, bo wiem, że to kosmetyki zawsze będą miały, przeważnie mają dobry skład i naturalny i czerpią z tych polskich składników, polskich olejków, czyli to co nasze, to co polskie jest najlepsze. Chciałabym Wam dzisiaj polecić trzy marki, marki polskie, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałam i dowiedziałam się przez przypadek i polecić Wam takie ich najlepsze, szlagowe produkty, które są fantastyczne, które już miałam okazję testować i z czystym sumieniem mogę Wam polecić. I zaczniemy od marki, która najbardziej mnie zachwyciła i chyba zaszokowała najbardziej tymi swoimi produktami i działaniem. Jest to marka Ministerstwo Dobrego Mydła. Uzależnili mnie przede wszystkim swoim peelingiem śliwkowym. Ja na moim Instagramie Wam ostatnio mówiłam o tym produkcie, mówiła również o nim Karolina Baszak w swoich perełkach ostatnich, już nie wiem których, ale właśnie w ostatnich perełkach miesiąca. Fantastyczny, słuchajcie, śliwkowy peeling, który ja już zaczynam po prostu nadużywać. Używam go codziennie i on pachnie dokładnie jak takie ciasto śliwkowe z karmelem. Dokładnie to, co mówiła Karolina. No po prostu cudo. To jest peeling, który ma w sobie ziarenka cukru trzcinowego, ma w sobie olejki, także naprawdę jest mega skuteczny. Mega wygładza ciało i pozostawia jakby taką fajną, miękką, taką aksamitną powłoczkę i to nie jest absolutnie żadna tłusta powłoka, tylko to jest taka właśnie ciężko mi to opisać, ale taka subtelna, fajna powłoczka na ciele, taki aksamit po prostu. To jest idealne, bo ja już miałam wiele peelingów, które zostawiały tłustą, taką wiecie, po prostu jakbyście się posmarowały olejem. A to jest super, naprawdę super sprawdzony peeling, także polecam Wam go serdecznie, linki będziecie mieć do wszystkich produktów na dole. No i jak Ministerstwo Dobrego Mydła, no to muszę Wam pokazać ich mydła. I ich mydła to dopiero jest szok i po prostu mega, no mega coś. Zobaczcie, jakie oni mają mydła. To jest mydło czekolada mięta. Zobaczcie, dwie warstwy. Tutaj macie tą zieloną warstwę mięta, na dole warstwa czekoladowa. I czy wpadłoby Wam do głowy, żeby kiedyś mieć produkt do mycia rąk czekoladowy? Bo mi nie. A ta kombinacja jest tak fantastyczna. Boże, jak to pachnie. Już po prostu musicie dla samego tego zapachu sobie to zamówić, bo to jest coś cudownego. Ja już mam jedno mydło właśnie takie w łazience położone na pięknej mydelniczce. Wierzcie, jak przychodzą do nas goście, to pytają się, co to jest, Dominika? Co to macie położone? Jak to pięknie pachnie? I wszyscy po prostu myją tym ręce, bo to tak wygląda. I później takie są fantastyczne, gładkie dłonie po tym i pachnące. No cudo! To miętę i czekoladę Wam polecam gorąco, musicie to spróbować. Kolejna propozycja mydła to jest Nagietek i właśnie tym mydłem myję sobie twarz, kiedy mam jakieś podrażnienia. I uwierzcie, to działa jak taki opatrunek. Szkoda mi by było używać tego mydełka do rąk, ponieważ jest ono fajnie takie łagodzące, zmiany zapalne i przepięknie wygładza również ciało. Tutaj również nakładam na dekolt, a szczególnie na twarz. Przepięknie, delikatnie pachnie, także koniecznie odwiedźcie jej stronkę, Ministerstwo Dobrego Mydła, ekstra produkty. Kolejną polską marką, którą chciałabym Wam polecić w tym filmie, jest to marka Mokosz, o której dowiedziałam się właściwie przez przypadek, bo zamawiałam kiedyś pudełko Glossy Box, niestety nie trafiłam na ten produkt, ale widziałam, że tam dziewczyny pisały, że to jest świetny, w ogóle świetny kosmetyk i używają go i po prostu kupiły sobie go jeszcze osobno, poza Glossy Boxem, bo tak świetnie im się sprawdza i mowa tutaj o olejku, raczej o odżywczym eliksirze do ciała Mokosz z żurawiną i zobaczcie, jak on świetnie wygląda, on ma tutaj taką pipetkę i jest bardzo duża pojemność tego produktu, bo wiecie, te produkty, które mają pipetkę, to nie daje się ich dużo, kilka kropelek i ten produkt ma wielorakie zastosowanie. Możecie go używać 4 kropelki do Waszej kąpieli, do Waszej wanny, jak sobie robicie kąpiel. Możecie go mieszać z jakimś suchym peelingiem, właśnie z solą morską bądź brązowym cukrem i zrobić sobie sam peeling, ale też możecie go wcierać tak jak balsam do ciała.
dla mnie jest on troszkę za tłusty, żebym wcierała go do ciała. Ja go używałam właśnie z cukrem brązowym i zrobiłam sobie taki żurawinowo-cukrowy peeling oraz stosuję go bardzo często w kąpieli. Po prostu kilka kropelek do wanny, ja dodaję około 5 kropelek, mam dość sporą wannę i uwierzcie, ja myślałam, że tego w ogóle nie będzie czuć, jak wyjdę właśnie z wanny, a po prostu moje ciało pachniało naprawdę tą żurawiną. I kolejny kosmetyk Mokosz, który również zasługuje na uwagę i chciałam Wam go pokazać teraz z bliska, z ręki, ponieważ zależy mi, aby pokazać Wam detale. To jest krem z zieloną herbatą i jest to krem korygujący pod oczy. On koryguje przede wszystkim zaczerwienienia, zasinienia oraz doskonale nawilża skórę pod oczami. Jak widzicie, ja już sobie go dość długo używam, już około 3 tygodni, już zdążyłam poznać jego właściwie same zalety, bo wad się nie doszukałam. I on ma w sobie, słuchajcie, takie złote drobinki. Ja Wam się to teraz postaram pokazać jakoś na ręce, żebyście zobaczyli. I nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć teraz te drobinki, raczej chyba ich nie widać, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Ten kremik ma w sobie takie złote drobinki, które nie są jakieś duże, ale pięknie odbijają światło i ja uwielbiam sobie nakładać ten krem pod makijaż. To jest taka idealna baza pod mój makijaż i pięknie ta strefa pod oczami jest rozświetlona, także polecam Wam ten kremik Mokosz. I kolejną marką, którą również chciałabym Wam pokazać z ręki, jest to polska marka Yossi i było to chyba dla mnie największe odkrycie z tych wszystkich, bo ja o tej marce nie wiedziałam zbyt dużo, zanim po prostu przez przypadek trafiłam po prostu na ich stronę. No i to, co chciałam Wam dzisiaj zaproponować, testowałam kilka ich produktów, ale te peelingi moim zdaniem są niezawodne. Jak widzicie, mam tu 3 peelingi, które są u nich dostępne w sklepie. I pierwszy peeling, który jest doskonały, to jest mandarynka i pomarańcza. I to są peelingi, które możecie używać do ciała. One są fantastyczne, one tak przepięknie pachną. Wszystkie są na bazie cukru, także są to cukrowe peelingi. Przede wszystkim te peelingi cechuje naturalny skład oraz przepiękny zapach. To jak one pachną, to po prostu nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Ten jest chyba moim ulubionym. Trawa cytrynowa i winogrona. Bardzo mocno jest wyczuwalna ta trawa cytrynowa. I zobaczcie, on ma w sobie takie drobinki. No to jest coś cudownego. Uwielbiam również rozmaryn i limonkę, ponieważ pięknie jakby pobudza tkankę tłuszczową i działa troszkę moim zdaniem antycelulitowo. Także dla osób, które lubią takie energetyzujące peelingi, to rozmaryn i limonka świetne. I drugi produkt Yossi, który chyba najbardziej mnie urzekł z całego ich asortymentu, to jest ten olejek do demakijażu, o którym już Wam mówiłam. Ja go rekomendowałam w filmie Najlepsze olejki do demakijażu. Jest to produkt polski, zresztą wszystko, co Wam dzisiaj mówię, jest polskie. No i przepięknie, słuchajcie, zmywa makijaż. Jest bardzo, bardzo tłusty, ale dobrze nawilża twarz, nie przesusza jej, ale również nie zostawia tłustej powłoczki, która jest no, nieznośna dla wielu. I ma bardzo fajny aplikatorek i teraz Wam pokażę. Widzicie? On jest taki, jest dość tłusty, ale nie jest taki ciężki dla twarzy, także bardzo, bardzo przyjemnie również pachnie i przyjemnie się zmywa nim makijaż. I co dziewczyny, to były wszystkie moje polskie rekomendacje. Ja uwielbiam testować polskie kosmetyki. Dajcie mi znać w komentarzach, który produkt miałyście albo chciałybyście przetestować i co sądzicie o takich cukrowych peelingach, czy również jesteście ich fankami oraz co sądzicie o tych olejkach do demakijażu. Piszcie mi na dole w komentarzach, chętnie poczytam Wasze opinie. Także dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał. Dzisiaj wyjątkowo żegnam się z Wami za kamery. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny w jakimś tam stopniu. Całuję Was, ściskam, buziaki. Do następnych filmików. Pa, pa.